Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Wydaje mi się, że jest taka jedna cecha, która się nazywa lenistwo, która u mnie, tak wiesz, przeważa. Tak, tak. Bo mi się wiele rzeczy nie chce robić i ja znajduję jak najszybszą, najkrótszą drogę. Ja też bardzo Cię zachęcam do zrobienia badania Gallupa. To jest takie badanie talentów. Nie wiem, czy słyszeliście. Opowiedz o tym, bo jeszcze tego nie zrobiłam i Justyna o tym mówi bardzo intensywnie, także przymierzam się. To jest badanie naszych talentów. Jest ich 34 i żaden z tych talentów nie jest dobry ani zły. To są takie talenty w stylu nawet bliskość, że potrafisz budować bliskie relacje z osobami, ale też możesz mieć talent czar, czyli wchodzisz do obcego środowiska i się świetnie odnajdujesz. I ten test pokazuje Ci Twoje talenty. Możesz wybrać tą wersję okrojoną, która Ci pokazuje 5 głównych talentów, które u Ciebie dominują. Ale ja mam zrobioną wersję rozszerzoną, która porządkuje wszystkie talenty od najmocniejszego do najsłabszego. I znając te talenty, możesz zastanowić się, jak możesz je wykorzystać w życiu i zrobić z nich mocną stronę, bo talent to taka predyspozycja. Każdy z nas je ma, ale może nie jest ich świadomy, a jeśli nie jest ich świadomy, no to też może na przykład, nie wiem, na moim przykładzie bardzo miałam długo problem z takimi współpracami jeden na jeden z osobami, które się do mnie zgłaszały na dietę. Ja wiele rzeczy nie rozumiałam, nie za bardzo umiałam się postawić na miejscu innej osoby. I trochę mi było przykro. Czyżby mało rozwinięta empatia? Dokładnie, nawet nie rozwinięta, tylko ja mam empatię na miejscu 30, czyli to jest na samym dole. Bardzo nisko to mam. Jakby, i to nie jest to, że ja jestem złym człowiekiem. Ja po prostu mam trochę inne predyspozycje i zrozumienie właśnie tego, że mam nisko empatię sprawia, że ja nie będę się odnajdywać w takiej pracy, bo będzie mi trudno i będzie podopiecznemu trudno, dlatego że ja nie będę w stanie się zaopiekować tak tą osobą. Natomiast ja mam bardzo wysoki talent poważanie. To jest taki talent, który sprawia, że ja chcę mieć głos, ale wykorzystywać go w dobrej sprawie. I dosłownie, co mnie przeraziło, jak przeczytałam w moim raporcie o mnie, bo jakby to nie jest tylko raport tych cech, ale te 5 mocnych cech różnie się na siebie wpływają. Mówi się, że to jest dynamika talentów, więc ja i Ty możemy mieć ten sam talent w pierwszej piątce, ale przez te inne talenty zupełnie inaczej się przejawia w życiu. I było napisane, że bardzo lubisz uczyć się nowych rzeczy, a później pokazywać drogę, jak do tego doszłaś. A ja to przeczytałam, mówię, przecież to jest o mnie. To było tak bardzo o mnie, całe to badanie i byłam naprawdę bardzo zdziwiona i przesłuchałam później taki podcast, który się nazywa Z pasją o mocnych stronach, wszystko o tych moich talentach i ja dostałam dużo odpowiedzi na temat tego, jaka jestem i dlaczego działam tak, jak działam. Bo ja często tak czułam się trochę taka wyobcowana, że jestem taka dziwna, taka inna trochę, że na przykład lubię siedzieć w domu, się zastanawiać, a inni znajomi tego nie robili. Tak, co się na pewno myśleli, ale ja to tak naprawdę lubiłam usiąść i tak myśleć, zastanawiać się nad życiem, filozofować sobie. To się okazało, że to jest przez talent intelekt, że osoby z tym talentem po prostu lubią sobie usiedzieć i pomyśleć. I te talenty mogą być dojrzałe albo niedojrzałe. Jeżeli one są dojrzałe, no to wtedy wykorzystujesz ich pełen potencjał. A jeśli są niedojrzałe, no to właśnie mogą Ci powodować problemy w życiu. Możesz ich nie dostrzegać, nie musisz ich wykorzystywać. Tak, właśnie, bo autor tego podcastu ma właśnie empatię w pierwszej piątce. I przez to, jak na przykład wchodził do jakiegoś pomieszczenia, bardzo szybko przejmował emocje innych osób. I wyobraź sobie właśnie, że nie wiem, właśnie jesteś w towarzystwie osób, które są wściekłe, kłócą się i Ty to przyjmujesz i od razu Twój komfort życia bardzo się obniża. Więc nie wiem, wiesz, ja bardzo sceptycznie do tego podchodziłam, dlatego też zaprosiłam Dominika u siebie i mamy cały odcinek na ten temat tego badania Gallupa, bo nie wiem właśnie, czy najpierw były u mnie talenty i ja dlatego robię tak, co jak robię. Właśnie. Jajko czy kura? Ja dosłownie o to zapytałam. Justyna czy talenty? O to zapytałam Dominika, bo jak teraz pomyślę o tych moich talentach, to wszystko się złożyło na to, kim ja jestem. Bo ja mam strateg, bliskość, to poważanie, aktywator. I co ja tam mam jeszcze? Nie pamiętam już teraz. W każdym razie to sprawia, że jak ja coś wymyślę, mój strateg coś wymyśli, a propos, bo właśnie dochodzimy do tych systemów, ja tak będę siedzieć, myśleć i moja mama, czego ty siedzisz? Weź byś się wzięła za jakąś robotę. A ja tak siedzę i myślę i wtedy dopiero biorę się do roboty, bo ja nie lubię tak, że robię i coś bez sensu. Bez strategii. Musi być strategia. I to, że ja właśnie mam ten intelekt i strategię sprawia, że ja się zastanawiam, jak to można zrobić najkrótszą możliwą drogą. I gdybym ja była w zwykłej pracy, gdybym pracowała w korporacji, to ja od razu wiedziałam, że
to nie jest miejsce dla mnie, dlatego że tam jest dużo rzeczy robionych bez sensu i ja od razu widziałam, że tam są rzeczy bez sensu. Ja wiedziałam, jak niektóre procesy usprawnić. I byłabym dobra, gdybym ja mogła zarządzać procesami, to ja bym się dobrze sprawdziła w takiej pracy, ale jeśli nie mam pracy, gdzie ja mam, gdzie ode mnie dużo rzeczy zależy, to ja się męczę. I właśnie gdybym nie znała tego mojego talentu i go nie wykorzystywała, to ja bym była po prostu w życiu sfrustrowana. Tak, byłabym złym pracownikiem. Tak. I niespełniona zawodowo. Dosłownie, więc nie wiem właśnie, i znowu, czasami boję się dawać takich rad, róbcie tak jak ja, bo teraz mając świadomość tego, że inni, właśnie tak jak Dominik ma stratega właśnie na ostatnim miejscu, odnoszę się do niego, bo jestem świeżo po rozmowie z nim i właśnie mamy odwrotnie, on ma tą empatię wysoko i stratega bardzo nisko i on mówi, że ma trudności z tym, żeby zaplanować jakieś działania tak strategicznie, bo po prostu są osoby, które nie łączą tak kropek, a ja mam takie, czy ty nie widzisz tych zależności? Przecież to jest czarno na białym, to przecież to widać, a niektórzy tak nie widzą po prostu i to mi też sprawia, że staram się bardziej zrozumieć inne osoby, a tak ja bardzo szybko czasami o czymś mówię, a ktoś może nie nadążać za moim tokiem rozumowania. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.